Słowo Boże w trzecim rozdziale Księgi Daniela, w 25 wersecie, zawiera takie słowa. Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do Syna Bożego. Księga Daniela, trzeci rozdział, 25 werset. Wściekłość króla ustąpiła miejsca przerażeniu. Słowo Boże pokazuje nam, co wierni muszą robić, co może zrobić szatan, ale także co robi Bóg. Nie bój się, ja będę z tobą, a gdy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie zapali się nad tobą. Tak brzmiała obietnica dana wiernej reszce Izraela, opisanej w Izajasza 43 rozdział, 1 i 2 werset. I Bóg zamierza jej dotrzymać. Wrzuceni do pieca trzej mężczyźni nie tylko nie ucierpieli, ale mieli tam cudowne spotkanie. W tajemniczym towarzyszu tej chwili bez trudu rozpoznajemy Syna Bożego. Tak, tygiel próby jest miejscem spotkania Pana z Jego ludem. Chociaż ogień niszczy ludzi, którym powierzono zadanie wrzucenia skazańców do pieca, ani oni, ani nic, co do nich należy, nie nosi nawet śladu zapachu ognia. Tylko jedna rzecz zostaje spalona w piecu – więzy, którymi zostali związani, jak to czytaliśmy w Daniela 3 rozdziale, 25 wersecie. Czyż nie taki jest często rezultat próby chrześcijanina? Uwalnia go od wszelkiego rodzaju przeszkód, którymi świat go spętał, i pozwala mu chodzić w towarzystwie Pana Jezusa. Wściekłość króla ustąpiła miejsca przerażeniu, jak czytamy w Daniela 3 rozdział 24 werset. Narażając swoje życie, ci młodzi świadkowie byli w stanie pokazać mu rzeczywistość swojej wiary i otworzyć mu oczy na istnienie ich Boga.